Znajdź współrzędne wektora AB, czyli tutaj mamy wektor AB wykreślony w układzie współrzędnych, tu mamy miejsce na wpisanie jego współrzędnych. Więc zachęcam jak zwykle do przerwania oglądania tego filmu i próby samodzielnego rozwiązania tego zadania. No a my je tutaj rozwiążemy i potem sprawdzimy odpowiedź. Może zacznijmy od tego, żeby przypomnieć, co to są współrzędne wektora. Otóż jeżeli mam wektor, który ma początek w punkcie A, no, który ma dwie współrzędne xA, powiedzmy yA, i mam punkt B, który jest końcem tego wektora, czyli ma współrzędne xB, yB, to współrzędne wektora AB to są różnice odpowiednich współrzędnych końca i początku, czyli to jest xB minus xA, to jest współrzędna x, oraz yB minus yA, to jest współrzędna y. No to popatrzmy teraz tutaj. Tu mamy punkt B. No, możemy to sobie napisać. W naszej sytuacji punkt A ma współrzędne jakie? Współrzędna x to jest 8, współrzędna y to jest minus 7. Punkt B ma współrzędne x to jest minus 2 oraz y minus 4. No dobrze, czyli nasz wektor AB, jakie ma współrzędne? Czyli minus 2 minus 8 to jest jego pierwsza współrzędna i potem jest minus 4 minus minus 7. Wobec tego to jest minus 10 i minus 4 plus 7, czyli 3. Prawda? No i może jeszcze tak graficznie, prawda, to są współrzędne, czyli to jest różnica współrzędnych x, to jest tutaj, może tak, o, prawda, to jest długość tego odcinka, no przy czym jeszcze jest plus albo minus, w zależności od tego, czy zwrot jakby tego wektora jest zgodny, czy przeciwny do osi x-ów. No i tak. I teraz, czyli ten wektor AB jest sumą takich dwóch wektorów, które nazywamy jego składowymi i o tym będzie jeszcze w następnym filmie. W każdym razie to jest składowa x, czyli to jest wektor równoległy do osi x, a to jest składowa y, wektor równoległy do osi y. Teraz składowe wektora to są wektory, natomiast jego współrzędne to są liczby. No i na przykład teraz, jeżeli chcemy te składowe opisać, jeżeli to nazwiemy a powiedzmy tę drugą składową nazwiemy wektorem B, to z kolei współrzędne składowej A wektora, no to są, to jest 0 minus 10, czyli ten wektor ma taką samą współrzędną X jak wektor A i zerową współrzędną Y, a wektor B ma zerową współrzędną X i taką samą współrzędną Y jak nasz wektor AB. No i możemy napisać oczywiście, że nasz wektor AB jest sumą wektora A, dodać to, sumą swoich składowych, prawda? No dobrze, czyli nasz wektor ma współrzędne minus 10, 3. Wracamy tutaj, minus 10 oraz 3. I jak zwykle zachęcam do samodzielnego rozwiązywania zadań na naszym portalu.